Jest rok 2236. Odkrywanie kosmosu trwa w najlepsze, a astronauta to najbardziej szanowany zawód w całym Układzie Słonecznym. Jednak pomimo postępu technologicznego nadal nie zaobserwowano żadnego życia pozaziemskiego. Ale dwa lata wcześniej coś się zmieniło. GSA, czyli Światowa Agencja Kosmiczna, zarejestrowała powtarzający się sygnał zupełnie do niczego niepodobny. Pochodził z galaktyki oddalonej i poruszającej się miliardy lat świetlnych od nas. Podjęto decyzję, by zbudować wyjątkowy prom kosmiczny, który przekraczałby prędkość światła i wyruszył zbadać to zjawisko. Dziś wreszcie go ukończono i dostał nawet odpowiednie imię – Nadzieja. Jest jednak pewien problem. Żeby osiągnąć pełną prędkość, musi być sterowany manualnie. Dlatego czwórka bohaterów wchodzi na statek, by uczestniczyć w najważniejszej misji w historii, z której być może już nigdy nie wrócą. Astronauci zajęli miejsca. Silniki są uruchomione. Kontrola naziemna rozpoczyna odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Nadzieja odrywa się od Ziemi, niesiona przez rakietę nośną. Niebo jest zachmurzone, ale tylko przez kilka pierwszych sekund. I oto jesteśmy. Przemierzamy czysty błękit nieba ponad chmurami. Nasz prom opuszcza teraz atmosferę i szykuje się na swoją pierwszą z wielu prób. Kosmiczne śmieci. Nawet dziś na orbicie unosi się ich całkiem sporo. Piloci są jednak wyszkoleni, więc nie ma praktycznie szans, żeby... O nie! Patrzcie! Prosto na nich leci ogromny kawał metalu! Ledwo im się udało. Na tym etapie Nadzieja zdana jest tylko na siebie i uruchamia własne silniki. Pierwszym obiektem na naszej drodze jest oczywiście Księżyc. Znajduje się on 384 tysiące km od Ziemi. Jest jedynym satelitą naszej planety i najbliższym ciałem niebieskim. Podróż w to miejsce samolotem zajęłaby 17 dni i potrzebowalibyśmy znacznie więcej powietrza. Na szczęście my nie lecimy samolotem. Astronauci nabierają prędkości i docierają na Marsa. Na czwartej planecie od Słońca znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons. Jest ona tak wielka, że widać ją z kosmosu. Nadzieja mija czerwoną planetę i zbliża się do kolejnej przeszkody – pasa asteroid. Uważajcie! Prom jest zwrotny, więc z łatwością omija kosmiczne skały. Patrzcie! Widzicie ten ogromny obiekt? To Ceres, największa planeta karłowata, która znajduje się w pobliżu Ziemi. Ma ponad 950 km średnicy. To ponad dwa razy tyle, co długość Wielkiego Kanionu Colorado. Niolo się! Piloci musieli zagapić się na tego giganta. W ich kierunku lecą asteroidy. Prawie uderzyły w statek. Pudło. Statek kosmiczny wydostał się bezpiecznie z pasa i znowu przyspiesza. Następny przystanek to Jowisz. Największa planeta w naszym układzie. Gazowy olbrzym. Jego średnica wynosi prawie 143 tysiące km, co czyni go 11 razy większym od Ziemi. Popatrzcie na ten ogromny wir na jego powierzchni. Widzicie? To burza, która trwa już kilkaset lat i jest aż dwukrotnie większa od naszej planety. Nasi piloci odbijają trochę w bok i docierają do słynnych pierścieni Saturna. Tworzą je lód i skały, a ich szerokość wynosi tyle, co odległość z Księżyca do Ziemi. Wow, co to było? Czy to kometa? Mało brakowało. Te kosmiczne obiekty z ogonami są po prostu ogromnymi kawałkami lodu pędzącego w kosmosie, a jeden z nich właśnie przeleciał tuż obok naszego promu kosmicznego. Statek osiągnął już prędkość podświetlną i mija orbity kolejnych planet, które zostają w tyle i stają się niewidoczne. Docieramy do pierwszej planety karłowatej w Układzie Słonecznym – Plutona. Tuż obok możecie zobaczyć Charona, największego z pięciu księżyców. Jest on tak duży, że nie dość, że krąży wokół Plutona, to jeszcze sprawia, że planetoida tak jakby tańczy wokół niego. Statek osiągnął już prawie prędkość światła i pędzi prosto w pas Kuipera. Drugi pas asteroid w drodze na koniec Układu Słonecznego. Wokół latają kawałki lodu, więc astronauci muszą bardzo ostrożnie manewrować między nimi. Uważajcie! Jedna zbuntowana asteroida zarysowała prom. Przy takich prędkościach poważniejsze uderzenie byłoby katastrofalne, ale nawet mała ryska jest sporym problemem. Astronauci zwalniają, żeby dokonać naprawy, a w tym czasie piloci ostrożnie wyprowadzają Nadzieję z pasa asteroid. A co to za wielki obiekt, który zasłania nam widok?
A, to Eris. Kolejna planeta karłowata rozmiarów Plutona. Oznacza to, że na zewnątrz jest już bezpiecznie i wkrótce dotrzemy na granicę Układu Słonecznego. Po drodze czeka nas jeszcze tylko jedna przeszkoda. Obłok Oorta. Teraz cisza. Nastał długo wyczekiwany moment. Obłok znajduje się daleko poza zasięgiem i nawet podróżując z prędkością światła minąłby rok, zanim byśmy tam dotarli. A więc nadzieja szykuje się do uruchomienia swojej najnowszej technologii – przeskoku nadświetlnego. Gotowi? Teraz! W mgnieniu oka nadzieja trafia na granicę obłoku Oorta. Ostatniego pasa asteroid w Układzie Słonecznym. Nie jest aż tak niebezpieczny jak pozostałe dwa, ponieważ asteroidy są tu bardziej rozproszone, ale przeskakiwanie ich nie wchodzi w grę, a więc statek kosmiczny ostrożnie manewruje między lodowymi skałami. O, kolejna kometa! I jeszcze jedna! Dwie komety na raz. Jakoś dziwnie przyciąga je nasz statek. O nie! He? Oni przeżyli? Rozumiem, komety zderzyły się ze sobą tuż za nadzieją, a wybuch popchnął ją do przodu. Ojej, moi drodzy, ale napędziliście mi strachu. W końcu jednak docieramy na granicę Układu Słonecznego. Przed nami głębia kosmosu, więc znowu możemy dokonać przeskoku. Nadzieja przeskakuje kilka lat świetlnych do przodu i teraz patrzymy na najbliższą Słońcu gwiazdę, Proximę Centauri i jej dwóch braci, Alfa Centauri A i B. Nadal nie wiadomo, czy na planetach tego Układu Gwiezdnego znajdują się jakiekolwiek formy życia. Przeskok nadświetlny znowu się naładował. Do dzieła! Wykonujemy teraz serię skoków, a każdy z nich zabiera nadzieję kilka tysięcy lat świetlnych dalej w kosmos. Skala się poszerza. I teraz podziwiamy Drogę Mleczną w całej jej okazałości, a jednocześnie nadal się w niej znajdujemy. Przepiękna, prawda? Nie ma jednak czasu do stracenia. Z każdym przeskokiem pokonujemy coraz większe odległości i... Chwila. Co jest grane? Dlaczego się zatrzymujemy? Czy to... Tak! Jesteśmy świadkami śmierci gwiazdy. Ten strumień światła to jej energia, a jasny dysk, który ją przyciąga, to tak zwany dysk akrecyjny, czyli pierścień materii i energii wirujący wokół supermasywnej czarnej dziury. Astronauci mają szczęście, że zatrzymali się na czas, w przeciwnym razie trochę by ich porozciągało. Ustawiamy kurs, uruchamiamy przeskok nadświetlny i po kolejnej serii międzygwiezdnych przeskoków nadzieja opuszcza Drogę Mleczną i trafia do sąsiadującej galaktyki Andromedy. Znajdujemy się w bezpiecznej odległości i podziwiamy niesamowite narodziny gromady galaktyk. Choć zjawisko to ma miejsce tysiące lat świetlnych od nas, jest na tyle duże, że możemy je zobaczyć. Właśnie w tym momencie rodzą się setki galaktyk, a w centrum wszystkiego znajduje się czarna dziura. To jądro nowej gromady. Jest osłabione, co ułatwia pojawianie się gwiazd. I teraz wreszcie tryb przeskoku nadświetlnego jest gotowy, by zabrać astronautów do celu ich podróży. Źródła tajemniczego sygnału. Odbierali go, odkąd opuścili Ziemię i z każdym skokiem stawał się coraz mocniejszy. Sądzą, że teraz będzie jeszcze wyraźniejszy, ponieważ kolejny skok zabierze ich... miliard lat świetlnych do przodu. Trafiliśmy teraz w dziwne miejsce. Jest tu parę gwiazd krążących wokół małej czarnej dziury, a na orbicie każdej z nich znajduje się co najmniej kilka planet. Patrzcie, jedna z gwiazd za bardzo się zbliżyła i widzimy, jak fontanna światła trysnęła w stronę czarnej dziury. Gwiazda wyrwała się jednak z otchłani i kontynuowała swój powolny ruch. W tym miejscu sygnał jest silniejszy, ale nie tak silny, jak oczekiwano. Przesunął się dalej. Znacznie dalej. Nie mamy wyboru i znowu musimy dokonać skoku. Kto wie, gdzie tym razem trafimy. Jest ciemno i cicho. Aż za bardzo. Panuje kompletna ciemność i ogłuszająca cisza. I nagle... fala światła zalewa statek kosmiczny, a w jego blasku astronauci patrzą na coś z niedowierzaniem. Trafili na koniec wszystkiego. Na skraj wszechświata. Znajduje się tu ściana tańczącego światła, ale nie takiego jak zorza polarna na Ziemi. Zamiast zieleni mamy odcienie czerwieni i żółci. Światło gwałtownie się oddala, przenosząc ze sobą sygnał, który nagle stał się bardzo wyraźny. Przez cały czas goniliśmy koniec wszystkiego i teraz nie mamy wyboru i musimy za nim podążać. Załoga szykuje się i skacze na zewnątrz naszego wszechświata. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi.
Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.